Siemanko, cześć, witam was wszystkich. Z tej strony jak zwykle Krzychu. I moi kochani, dzisiaj troszeczkę zapoczątkujemy taką serię jakby nowych filmów o takich komputerach, które kupujemy do naprawy. Będziemy to naprawiać, będziemy testować. Zobaczycie, co się będzie działo. Siema, z tej strony Krzychu. Jedziemy z moją kobietą kupić laptopa, którego znalazłem dzisiaj rano na Olixie. Jeszcze trochę zaspani, ale jedziemy. Ona już się śmieje, bo ona nie przywykła jeszcze do tego, że ja nagrywam filmy, a tym bardziej jak robię to w samochodzie i przy niej. Dlatego śmieję się teraz dwa razy bardziej. Zaraz pewnie parsknie, ale ząbkę boli, więc może nie będzie tego aż tak bardzo widać. Dlatego my jedziemy i będziemy się włączać. I co, jedziemy. Pierwsze co, to musimy pojechać na CPN. Gdyż naszemu Lagunowi się zachciało pić. Możesz tu pokazać, kurde, wskaźnik paliwa, jak tu kurwa wygina się już na ciebie. Nasz Lagun jak zwykle głodny. A przy tych cenach to będziemy tankować, nie wiem, kurwa, za dychę, za 13. Także będzie grube tankowanie. Mniejsze też jedziemy, także spokojnie, zaraz będziemy. Właśnie będziemy dojeżdżać do miejscowości, w której kupimy to właśnie laptopa za całe 100 zł. Tam wam gdzieś tam pomiędzy pokażę zdjęcie z Olixa. Zobaczymy, czy uda się nam go naprawić. Pan twierdzi, że jest sprawny. Ja miałem wziąć ładowarkę, żeby to sprawdzić, aczkolwiek oczywiście zapomniałem. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze będziemy jechać do miejscowości obok, do takiego miasteczka, kupić dyski twarde dwa, bo nie mam żadnych dysków twardych. Tam przydałoby się mieć na czym chociaż tam system zainstalować. No i zobaczymy, co z tego będzie. Na miejsce, to jest mój klient z rejonu, po którym codziennie jeżdżę. Momentu zakupu na pewno nie będę nagrywał, już raczej byłoby to nie za bardzo. No i mamy już tego laptopa, nawet nieźle to wygląda. Teraz się udajemy właśnie do tej drugiej miejscowości po zakup tych dysków twardych. Zobaczymy, na razie stówka poszła. Już wracamy z dyskami twardymi. Mieliśmy te całe 100 zł. Dyski mamy tutaj gdzieś. Są dwie sztuki. Jeden Kingstonik SSD 120, drugi 250 HDD. Także tylko jechać i montować. Coś
moi kochani, to jest właśnie pierwszy egzemplarz, który udało nam się dzisiaj, że tak powiem, kupić. I powiem wam szczerze, że rokuje dobrze. Jeszcze go nie testowałem, co prawda. Zrobimy to zaraz na wizji. Odpalimy go, zobaczymy, jak to wszystko działa. Także kupiliśmy tego oto właśnie laptopa. Jest to laptop marki Toshiba. Ogłoszenie powinniście już widzieć. Do tego dokupiłem jeszcze dwa dyski twarde, gdyż dysków nie posiadam, a ten laptop też tego dysku nie posiada. Tak więc kupiliśmy Kingstona SSD-ka i HDD-ka, jakiegoś tam, nie wiem, randomowego, co to jest w ogóle, Hitachi jakiś, 250, a ten oto dysk pójdzie do innego sprzętu, o którym też innym razem. Dzisiaj zajmujemy się tylko i wyłącznie tym laptopem Toshiba i nie wiem, czy odcinek będzie podzielony na czy będzie w całości nagrany, czy będzie podzielony na dwie sztuki. No zobaczymy, ile tego materiału wyjdzie, bo to trzeba to rozebrać, przetestować, wszystko sprawdzić. Zajmiemy się tym laptopem, że tak powiem, postaram się przynajmniej zająć się nim tak jak trzeba. Dlatego bierzemy się do roboty. I tak, jeśli chodzi o ten laptop, to jak widzicie, stan tego sprzętu jest dosyć ładny. Poza tym, co już zdążyłem zauważyć, nie wiem, czy będzie widać, ale niestety ma tutaj wyrwane gniazdo słuchawkowe albo mikrofonowe, raczej pewnie słuchawkowe. Z takich wizualnych jakichś takich aspektów, no nie znalazłem naprawdę nic, co by mogło niepokoić. Tu USB też wygląda na sprawne, taki powierzchowny przeglądzik. No i tu z tyłu, o, widzę, że tu się jeden zawias, coś lekko rozchodzi, także też coś tu się działo, trzeba będzie tam zajrzeć. A na pewno trzeba będzie zajrzeć do środka tego laptopa. Kupiony został, jak widzicie, bez klawiaturki, z uwagi na to, że sprzedawca twierdził, że klawiatura razem z dyskiem twardym została wymontowana do kolejnego laptopa, a ten niby działał do końca. Jeszcze tego nie sprawdzałem. Poniekąd można mu ufać, poniekąd nie można ufać. No jest to taka jedna wielka niewiadoma na tą chwilę. No zobaczymy, co będzie, jak spróbujemy ten sprzęt odpalić. No i co? No bierzemy się, no szukam jakiejś ładowarki, odpalamy to i zobaczymy, co się dzieje w ogóle. Miejmy taką nadzieję, nie chciałbym bardzo, żeby się okazało fiaskiem to wszystko, więc podpinam zasiłkę jakąś tam na szybko znalezioną, nic się nie świeci. Dobra, no i mamy to, kochani, patrzcie, nawet jakaś płyta tam startuje, słuchajcie, coś tamtego. Zobaczmy w ogóle, co to za płyta. Wiecie, jak otwieranie takiej krainy skarbów, kurde. No, otwórz się. Sprzedawca też coś mówił właśnie o napędzie, że nie do końca on działa. Chyba jego niedziałanie właśnie skutkuje tym, że... O, dobra, wysunął się napęd. Jak się bawicie? Wyśmienicie. Playboys Lady 2017. A tu jeszcze napis, jak to się stało. Naprawdę? Kurwa, nie. Po prostu nie. No więc tak, moi kochani, pendrive się już nam zrobił tutaj, więc wpinamy bestię do USB, tylko jeszcze sprawdzę na 100%. Czy USB są całe, bo różnie to bywa z tymi zakupionymi laptopami. Wiem, bo już takie kupowałem kiedyś. No i podepnę sobie taką, kurde, klawiaturkę, którą będę trzymał na kolanach, żeby tu już miejsce nie zajmować. Drugie USB trzeba sprawdzić, czy czasem nie jest jakieś połamane, wygięte, bo piny mogą być powyginane. Wetniemy w USB klawiaturę, spalimy cały sprzęt. Dobra, palimy to, spróbujemy wejść do BIOS-u w ogóle, co tam się dzieje. Z tego, co pamiętam, albo F12, albo F2, albo delay ten. Nie jestem pewien.
każdym razie weszliśmy i mamy tak, i trójeczkę trzeciej generacji, dokładnie 3120M, 6 GB RAM, to wszystko działa. To wszystko działa, to wszystko działa. A teraz pytanie. Tak, musimy teraz przesunąć sobie botowanie z pendrive'a na samą górę, z płyty na sam dół i Kingston będzie drugi. Dobra, save'ujemy i próbujemy odpalić. Co to jest? A, mamy to, moi kochani. Już się tutaj zaczyna instalować i patrzcie, co ja tu mam. Moi drodzy, udało mi się znaleźć klawiaturkę do tego laptopa. Jako, że kiedyś taką Toshibkę na części rozbierałem, no to mamy klawiaturkę. Klawiaturka działa, jest sprawna, aczkolwiek do wymiany, bo jest czarna. I nic z tego nie będzie niestety, więc ta klawiatura będzie musiała się z nami pożegnać. Chciał, nie chciał, musiał. Jak widzicie, instalacja już się rozpoczyna. Zaraz zobaczymy, czy touchpad działa. Funkcjonuje, zobaczcie. Touchpadik działa, jedynie ta kreska mnie tu drażni. Więc rozpoczynamy jakąś tam instalację. I teraz pytanie, czy wykryje dysk twardy, bo to też nie musi. Ale myślę, że powinno. Zaraz zobaczymy, wszystko się okaże. Na obecną chwilę mamy 21.37, a ja tu się bawię. Lecimy dalej. A, nie mam klucza, jeszcze czekajmy. Czekajcie, to nie tak szybko. Moment. Home'a ustawiamy, tak jak zawsze. Akceptujemy, dalej. Niestandardowa. Oczywiście 88 partycji, wszystkie usuwamy. Bo są nam niepotrzebne. Robimy jedną partycję. Myślę, że na taki mały dysk, jak tu będzie, to zdecydowanie mi to wystarczy. Nie będziemy kombinować. Nowa partycja 114 giga, bo niestety okraja. No i co? I dalej. Lecimy. Instalacja w toku. Patrzcie, co tu się dzieje. Mamy systemik. Wszystko jest. Teraz pierwsza rzecz, dźwięk. Jest. Boże, jak się bałem, że przez to wejście, które jest tutaj uszkodzone, mogło dokonać się zwarcie i przez to nie być dźwięku na przykład. No ale nic, no pierwsze uruchomienie, jak widzicie, wszystko, kurczę, się włączyło normalnie. Nie zapinałem tu jeszcze neta. Aczkolwiek możemy już zerknąć w menedżer urządzeń. Przyciski, z tego co widzę, też działają. Zaraz wszystkiego się dowiemy. A nie, to chciałem zrobić. Co ja robię w ogóle? Głupoty jakieś. Głupoty. Zobaczmy sobie. Może później. Tak, to już wszystko wiemy. To już wszystko wiemy. Menedżer urządzeń. To jest to, co mnie interesuje. I karta graficzna. A, na razie nie mamy. Dobra. Czyli jest podstawowa. No nic, no, trzeba się zabrać za instalację sterowników, połączyć to z netem przede wszystkim. No i co, no, zobaczymy, co z tego będzie. Już coś widzę, że się dzieje, bo cały czas pokazuje mi, że wykryło nowe urządzenie. Ja tutaj już pobieram sobie przeglądareczkę. Nie wiem, co to jest, może to być równie dobrze ta kamerka, bo ją też będzie pokazywało jako kompozytowe urządzenie USB. Albo może to być problem związany z tym, gniazdem uszkodzonym. No nic, zobaczymy. Na razie się tym nie martwię. Ale myślę raczej, że problem będzie z taśmą i to będzie kamera. No ale zobaczymy. Jeszcze niczego nie przesądzam. Podłączę sobie kabel, bo zaraz będę... O, dźwięk się włącza. Podłączę sobie kabel do LAN-u, bo będę zaraz ściągał sterowniki, więc potrzebuję większej prędkości, że tak powiem. A no niestety przez Wi-Fi zawsze jest dużo wolniej. No i dokładnie tak jak myślałem, system nas zainstalował Intel HD Graphics 4000 i nic tu więcej nie ma. No nic, no ja sobie aktualizację i tak wrzucę tym driver boosterkiem. Niech to działa tak jak trzeba. Tu zawsze trzeba patrzeć. Odznaczamy te dziadostwa, bo nam to jest niepotrzebne zupełnie.
i instalujemy po prostu sobie samego. No i to też nie dziękuję. Następny, bo to jakieś proponowane oczywiście, oczywiście dziadostwa, których nie potrzebujemy. Program się instaluje, wyskakuje ogromny przycisk skanuj, klikasz go i samo się wszystko robi. No i kochani, i to są dwa programiki, których właśnie używam do testowania z takiego software'owego, jeśli chodzi o sprzęt. I teraz tak, od razu Wam mówię, no zobaczcie, tutaj mamy temperatury, tak? Tu jest, do jakiej maksymalnie temperatury może dojść procesor takiej bezpiecznej, czyli 90 stopni, tej temperatury ten procesor nie powinien przekroczyć i tej temperatury nie może przekraczać, bo może ulec uszkodzeniu. Tu jest rdzeń pierwszy, rdzeń drugi, wszystko w zasadzie jasne. I teraz kwestia jest taka, to jest program do obciążania karty graficznej. On ją obciąża w 100%, pełną pamięć obciąża i tak dalej. A to jest z kolei program do sprawdzania temperatury procesora. I teraz tak, ja sobie tutaj ustawię zawsze na wierzchu, żeby widzieć, jaka jest temperatura procesora. I tak, rzecz pierwsza, odpalam stres na karcie graficznej. Tutaj nam się to animuje, widzimy ilość klatek, jaką mamy. A tu mamy z kolei temperaturę naszego procesorka. Niestety, gorzej, bo ta karta graficzna nie pokazuje temperatury karty graficznej. Z uwagi na to patrzymy tylko i wyłącznie na temperaturę procesora. I co jeszcze? Do tego też włączę jeszcze CPU Burner. To jest program, który maksymalnie obciąża procesor. I teraz patrzcie, co się dzieje. Automatycznie FPS-y spadają. No i procesor jest obciążany na 100%. Jak widzicie, tu już się nam temperatura zaczyna świecić na pomarańczowo, co wskazuje na to, że pomału się zbliżamy do tej krytycznej temperatury. No już jest dosyć wysoka ta temperatura, to widzę to. Moje testy zawsze wyglądają w taki sposób, że to zostawiam na jakieś takie kilkanaście minut i sprawdzam, jakie są temperatury. No, jeśli chodzi o kartę graficzną, to nic nie zobaczę. Ale w tym wypadku bardziej mnie interesuje procesor, bo karta jest, Intel HD jest po prostu wbudowana w procesor, nie? No i czekamy. W zasadzie chyba już nie ma na co więcej czekać. Temperatura dochodzi do 80 stopni, ja ten test wyłączam. Nie ma sensu. Laptop i tak jest do czyszczenia, i tak go będziemy rozbierać. Więc tak, zatrzymujemy te testy, wyłączamy tak samo test. Test karty, obciążenie karty graficznej. Ten autofokus mnie tak denerwuje, że to jest głowa mała. No i co, moi kochani, widzimy tyle. No, laptop się zachowuje normalnie, trzeba go wyczyścić, tylko odświeżyć, naprawić to, co jest zepsute, czyli to, co widzicie tutaj, i to gniazdo będziemy wylutowywać. I w zasadzie wygląda na sprawny laptop. No, sprawdzimy jeszcze, jak jest z baterią. Zróbmy takiego crash testa. Ciach. Jeżeli ma trzymać, to już będzie trzymać. Jeżeli ma nie trzymać, to się zaraz wyłączy. No, na razie pokazuje 100%. Tryb zasilania z baterii. Na większej wydajności. Odpalimy jakąś przeglądarkę, może jakiegoś YouTube'a. Jakiś tam randomowy film można wrzucić. To pozamykam to, co jest otwarte. YouTube. No i już spada. Więc bateria raczej dead. Dokładnie, 6 minut. Dobra, nie ma sensu. Bateria jest deadzik. Nie ma sensu tu już nic więcej kombinować. Ona już raczej nie wstanie, jest po prostu do wymiany. Nie wiem, nie jestem pewien, czy nie mam takiej nowej, aczkolwiek wydaje mi się, że chyba do Toshiby nie mam, ale będę musiał sprawdzić. Bo tak jak mówiłem, dużo tych części, nawet jakbym Wam tutaj pokazał, ile mam w tej chwili obok siebie, to jest tego dużo. No nic. Na tą chwilę mamy to, co mamy. Laptop działa.
Ja jestem ogólnie zadowolony. Zakup za 100 zł jest ok, jak dla mnie. Na obecną chwilę za dyski wydałem obydwa tam 100 zł równo. Widzieliście tam SMS-a, jak SMS-owałem z gościem. To też było kupowane z Olixa. I te dyski były tam jeden za 40, drugi za 60. Podejrzewam, że ten SSD był za 60. Więc koszt na obecną chwilę tego laptopa wyniósł mnie 160 zł. No myślę, że jest ok. Myślę, że jest ok. Możemy go jeszcze naprawić bez problemu, bo tutaj tą matrycę powinienem też mieć, więc nic mnie nie będzie to kosztować. Oczywiście na obecną chwilę, bo kiedyś gdzieś tam musiałem zapłacić za laptopa, którego rozebrałem na części. On się pewnie zwrócił, ale to nieważne. I co? I koszt klawiatury jeszcze będzie. Jeszcze koszt klawiatury. Nie wiem, ile klawiatura kosztuje, ale zaraz to też sprawdzę. I to już by było na tyle, moi kochani, w tym odcinku. W następnym odcinku z tym laptopem będziemy sobie wymieniali gniazdo na pewno, będziemy go rozbierać, wymieniać to gniazdo, naprawiać tą matrycę, doprowadzać go do stanu naprawdę użytecznego. Dajcie znać, co byście chcieli jeszcze oglądać w takich filmach, czy w ogóle Was ta seria interesuje, czy to nagrywać, czy bez sensu i w ogóle tego nie robić. Także to bym chciał wiedzieć na pewno, czy Wam się podoba takie wyjazdowe troszeczkę, trochę vlogi takie, można powiedzieć, wyjazdowe, po zakup i tak dalej. I taka naprawa, jakaś uruchamianie. Czy Was to w ogóle interesuje? Bo ja muszę to wiedzieć, bo nie chcę robić rzeczy bez sensu. Chcę robić coś, co będzie Wam się podobać i no i w zasadzie to tyle. Zachęcam oczywiście do subskrybowania jeszcze kanału, koniecznie z dzwoneczkiem. No i w zasadzie tu już się będę z Wami żegnał. Trzymajcie się, cześć!